Cześć, tu Ernest! Po 3 tygodniach wyszła kolejna aktualizacja. Na koszmarów czar jeszcze nie czas, ale zaszło kilka zmian w rozgrywce, a do tego poznaliśmy wygląd nowych, superowych pakietów skinów i nie tylko. W tym filmiku poznacie najważniejsze zmiany, szczegóły na temat nowych skinów i turniejów. Zanim jednak wystartujemy, to oto kilku z moich wspierających z kodem Ernest. Dzięki wielkie za wasze wsparcie, jesteście niesamowici. Jeszcze raz dziękuję. A więc, na sam początek lobby! W zakładce karnetu bojowego zmienił się hologram na mapie z wezwaniami. Superbohaterowie namierzyli Galactusa i faktycznie w grze na niebie nie ma już tylko promyka. Zastąpił go sam Galactus. Okej, przejdźmy na pole bitwy. Tam zaszło kilka zmian. Oto wiadomość od twórców gry. Coraz wyraźniejsza obecność Galactusa miesza w ustawieniach maszyn generujących łupy. Strzelby bojowe są teraz skuteczniejsze na każdym dystansie. Więc tak, kombat ma być teraz nieco lepszy pod względem celności i dzięki temu zadawanych obrażeń. Nie gram często tą bronią, ale po kilku testach mogę powiedzieć, że nie czuję zbyt wielkiej różnicy. Coś rzeczywiście się zmieniło. Wydaje mi się, że celność jest nieco lepsza i przez to pociski są bardziej skoncentrowane w miejscu, gdzie celujemy. I stąd te ciut większe obrażenia. Potrzebuję waszej pomocy. Koniecznie tą broń przetestujcie i dajcie znać, czy wy czujecie jakąś różnicę. W dronach Tonego Starka za to można teraz znaleźć supermod Czarnej Pantery. Przed tą aktualizacją ta supermod była dostępna tylko w trybach Marvela. Poza tym w grze zaszła mała zmiana wizualna. Mianowicie odświeżono wygląd etykiet, broni i przedmiotów na ziemi. W tle teraz jest kilka przykładów. Oto jak wyglądały stare etykiety. Zmienił też się wygląd ekranu obserwowania graczy. Nazwy graczy teraz tutaj są w nowej czcionce. Dalej w temacie rozgrywki to niedługo. Światło dzienne ujrzy nowy tryb. Oto oficjalny opis tego trybu. Królewski wyścig to nowy, dynamiczny tryb okresowy, w którym zwycięstwo będzie wymagać prędkości i sprytu. Zbieraj talony, by odblokować metę. Następnie nie zostawaj w tyle i dotrzyj do niej jak najszybciej. W grze na dzień dzisiejszy tego trybu jeszcze nie ma, ale wiemy już na przykład, jak będą wyglądać dropy w tym trybie. To chyba tyle ze zmian w samej rozgrywce. Rzućmy okiem na nowe skiny. Po wejściu do gry może was przywitać ekran odbioru nowych stylów, jeśli posiadacie dowolnego skina NFL, Penny lub Manekina. Pewna drużyna NFL zmieniła swoją nazwę i z tego powodu wszyscy posiadacze skinów NFL mogą je zwrócić do 12 listopada. Ja zwróciłem mojego skina NFL, aby mieć fałdolce na halloweenowe skiny. Uwierzcie mi, w tym roku będą niesamowite. Penny za to ma teraz nowy koci styl. No, Penny kot, okej, tego się nie spodziewałem. Manekin oraz jego plecak i zbierak doczekali się wykończenia z włókna węglowego, co wygląda bardzo fajnie. A jeśli kupiliście Blade'a, otrzymacie ekran wczytywania. Posiadacze plecaka numer 1, którego otrzymuje się za oglądanie FNCS na Twitchu, już mogą założyć jego nowy, różowy styl. Jeśli tego nie masz, to koniecznie zajrzyj do strony, którą podałem w opisie. Tam się dowiesz, jak go otrzymać. Ponadto ta aktualizacja przyniosła nam aż 2 duże pakiety skinów. Pierwszym z nich jest przeróbka pakietu The Final Reckoning z zeszłego roku. Po lewej jest ten nowy pakiet, a po prawej pakiet, który wszedł na Halloween rok temu. To są tak naprawdę te same skiny, ale o zmienionej płci. Nowy pakiet zawiera 3 ubiory i 3 plecaki. Jeden ze skinów ma 2 style. Pierwszy z ogromną szmacianą głową i drugi bez. Będę z wami szczery, kompletnie przegapiłem pierwszą wersję tego pakietu rok temu. Jakoś mi się nie spodobała, ale ten pakiet już jest całkiem niezły. Mój ulubiony skin z tego pakietu to chyba ten oto pan. Ten pakiet kupuję. Dajcie znać, czy wy też go kupujecie. Ten pakiet wszedł do sklepu dzisiaj w cenie 2000 fałdolców i będzie tutaj moim zdaniem przynajmniej do Halloween. Do sklepu prawdopodobnie wróci jeszcze oryginalna wersja tego pakietu, ale za prawdziwe pieniądze. Oto pakiet gotyckich legend. Tutaj ciekawostka, ten pakiet skinów powstał na podstawie konceptu stworzonego przez Puppeteer w 2018 roku. To bardzo ładny koncept i myślę, że skiny z tego pakietu spodobają się wielu osobom. Ja myślę, że same skiny w grze też są bardzo ładne. Są jeszcze 3 plecaki i 3 zbieraki. W przeciwieństwie do poprzedniego pakietu to nie znamy jego dokładnej ceny, ani dokładnej daty wyjścia. Jednak wiemy z wycieków, że prawdopodobnie ten pakiet wejdzie za fałdolce, a nie prawdziwe pieniądze. Dzięki wyciekom wiemy też, że zbieraki z tego pakietu będzie się dało kupić oddzielnie. Poza tym dodano kilka skinów i emotek, które powinny wejść po prostu do sklepu za fałdolce. Dwoma takimi skinami są Pit Stop i Storm Racer. Nie wiem czemu, ale wolę mówić Racer. Co bardzo fajne, oba te skiny mają w sumie aż 4 style na sztukę. Będą one jednak bez plecaków, ale rekompensują stylami i ceną.
Do sklepu wraz z tymi skinami wejdzie jeszcze zbierak, który też ma 4 style. Oto Grimoire. Spoko skin z dwoma stylami i plecakiem. Mówiąc plecakiem, mam tu na myśli hologram fioletowej czaszki. Fioletowy skulptur nie wrócił dla wszystkich, ale przynajmniej mamy to. Ramię w ramię z tym skinem do sklepu wejdzie też zbierak Forsaken Strike. To są ekrany wczytywania i malowania, które będą do blokowania albo do kupienia w sklepie za podolce. Do sklepu wejdzie jeszcze nowy pakiet muzyczny, który do tej pory leciał sobie w tle. Będą jeszcze 3 nowe emotki. Co ciekawe, jedna z nowych emotek to taniec do piosenki Blinding Lights autorstwa The Weeknd. Z uwagi na prawa autorskie nie mogę wam puścić całości, ale mogliście tę piosenkę wiele razy usłyszeć w radiu Fortnite albo w realu, bo tam też często leci. Druga emotka to latanie na halloweenowej miotle. A trzecia emotka jest zaszyfrowana. I z ikony tej emotki wygląda na to, że to będzie jakaś emotka jedzenia cukierków z ogromnego wiadra. Do plików gry dodano też skiny, które będą w pakiecie z Nintendo Switch w edycji Fortnite. Więcej informacji o tym pakiecie jest na oficjalnej stronie Nintendo, do której link podałem w opisie. To nie wszystko. Fortnite ogłosiło nową serię turniejów Marvel. Na przestrzeni miesiąca odbędą się 4 oddzielne turnieje, podczas których do wygrania będą wyjątkowe ubiory i nie tylko. Pierwszy taki turniej będzie już dzisiaj, czyli w środę, 14 października. Tryb tego turnieju to trójki w operacji Knockout w edycji Marvela, gdzie walczy się przy użyciu supermocy przez 4 rundy. Kurde, cieszę się, że twórcy gry postanowili zrobić turniej w nietypowym trybie. Na ekranie teraz jest widoczna punktacja w tym turnieju. Punkty za zwycięstwo są oczywiście za wygranie wszystkich 4 rund w meczu. Teraz najlepsze. Za zajęcie wysokiego miejsca w tym turnieju całkowicie za darmo do szafki trafia strój Daredevila, który wygląda następująco. Ma on 2 style, jeden zwykły, a drugi komiksowy. W regionie Europy drużyna musi zająć miejsce między 1 a 800, aby zakwalifikować się do odbioru Daredevila. Czyli nie będzie to takie hop-siup? Jednak ten turniej odbędzie się w trybie knockoutu z supermocami. Dlatego wierzę, że tym razem każdy ma szansę i nie trzeba być spoceńcem. Pamiętajcie, aby się dobrze bawić. Ponieważ ten tryb jest w trójkach, no, potrzebna jest trójka graczy, więc najlepiej już teraz umówcie się z jakąś ekipą na turniej. Fortnite zdradziło nam też, że to dopiero początek. Odbędą się w sumie 4 takie turnieje. Finałowy, 4. turniej odbędzie się 21 listopada i posłuchajcie tego. Pula nagród finałowego turnieju będzie wynosiła 1 000 000 amerykańskich dolarów. Nie znamy jeszcze dokładnych dat 2. i 3. turnieju, ale możemy spodziewać się tego, że do wygrania będzie jeszcze kilka innych przedmiotów. Możliwe, że do wygrania będą skiny takie jak Venom, Czarna Pantera, Kapitan Marvel, kto wie. Dam wam znać, jak tylko się dowiemy. Warto uwagi jest to, że za samo wzięcie udziału w 4 turniejach Marvel, za samo zagranie chociaż jednego meczu w każdym z 4 turniejów, za darmo otrzymuje się lotnię Wojny o Nexus, którą teraz widać na ekranie. Taki mały upominek. Koniecznie sobie notujcie daty tych turniejów. Szkoda byłoby je przegapić. Dodam jeszcze, że skin Daredevila i inne potencjalne skiny, które będą do wygrania, wejdą do sklepu za fotolce kilka lub kilkanaście dni po turnieju. Daredevil oficjalnie wejdzie do sklepu 17 października. W turnieju do wygrania będzie jego ubiór z plecakiem, ale do sklepu wejdą jeszcze lotnia i podwójne zbieraki. Swoją drogą to na grafice promującej skina Daredevila w tle są ikonki różnych supermocy. Ta dokładnie ikonka przykuła uwagę społeczności Fortnite, a to dlatego, bo takiej supermocy w grze jeszcze nie ma. Wycieki z jego sprzed kilku dni zdradziły nam, że twórcy gry rzeczywiście pracują nad supermocą kuli ognia. Nie wiemy jednak, czyja to jest supermoc. Może ona należeć do Ghost Ridera, Kapitan Marvel albo superbohatera Human Torch. Dalej w temacie wycieków to w plikach gry pojawiła się linijka tekstu, która jest informacją o darmowej nagrodzie. Słuchajcie, za pojawienie się na jednym z przyszłych koncertów w trybie imprezy będzie można odblokować nowy styl do skina Party Trooper. Skina Party Trooper w grze jeszcze nie ma, ale jego nazwa wskazuje na to, że to może być jakiś nowy imprezowy skin, może męska wersja jednego z tych? Wydobywcy danych doszukali się też wzmianek o kilku nowych broniach. Hypex dał znać, że do plików gry dodano strzelbę o nazwie kodowej Swing. Niestety jednak, nie znamy zbyt wielu informacji na temat tej nowej strzelby. Co ciekawe, ogólnie pojawiło się mnóstwo wzmianek o przeróżnych rodzajach broni i niektóre są wzięte prosto z ratowania świata. Twórcy gry chyba szykują coś dużego na event halloweenowy. Mango za to dał znać, że do gry zawita nowy karabin snajperski. Jest to prawdopodobnie odświeżona wersja kuszy, która wraca co roku na Halloween. Ma
nieskończoną ilość zapasowej amunicji i jest bardzo dobra w likwidowaniu biesów. Poza tym wstawił jeszcze informacje na temat nowego plecaka odrzutowego. Krążą teorie, że na finałowy event tego sezonu twórcy gry włączył specjalne jetpacki, takie jak na event z 9 sezonu. Można było nimi latać bez końca i obserwować event. Co ciekawe, możliwe, że motorówki i helikoptery będą działały na systemie paliwa tak samo jak samochody. To już jest gotowe w plikach gry. Mi się jednak wydaje, że to będzie w jakimś trybie okresowym. Jak już. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.